Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w najnowszym, wyjątkowym odcinku na kanale Italia Moim Okiem. Dlaczego odcinek jest taki wyjątkowy? Dlatego, że do jego realizacji zaprosiłam dwie inne youtuberki emigrantki i poprosiłam je o odpowiedź na 6 pytań. Tak więc na kanale każdej z nas znajdziecie odpowiedzi na 2 z 6 zadanych pytań. W dzisiejszym filmiku znajdziecie odpowiedzi na pytania, gdzie moje koleżanki emigrantki chciałyby mieszkać, gdyby nie mieszkały w tym miejscu, w którym mieszkają, oraz czy jest dla nich ważne wychowanie dzieci w kulturze polskiej. Także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam serdecznie do dalszej części filmu. A kim są te wyjątkowe youtuberki emigrantki? Marta z kanału Holandia na obcasach oraz Diana z kanału Nasz Mały Świat. I na koniec ja, Sylwia z kanału Italia Moim Okiem. Jesteście zainteresowani? To zapraszam do dalszej części filmu. Jeśli po raz kolejny miałabyś zmienić miejsce zamieszkania, gdzie chciałabyś zamieszkać i dlaczego? Bardzo ładne pytanie. Ja generalnie, gdybym miała sama wybierać, gdzie chciałabym mieszkać, czyli po prostu ja miałabym po prostu zobaczyć mapę i stwierdzić, chciałabym mieszkać tutaj, to wydaje mi się, że wybrałabym Polskę, myślę. Dlatego, że ja byłam w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu miejscach mi się podoba. Natomiast wiem po przyjeździe do Włoch, że to, że mi się gdzieś podoba, to nie oznacza, że tam jest lepiej i ja bym się tam lepiej czuła. Z Włochami na przykład miałam taką historię, że po prostu wydawało mi się, jak tu przyjeżdżałam, że tutaj są wieczne wakacje, że kiedy tutaj przyjeżdżałam na te 2 tygodnie, przed tym, jak jeszcze się tutaj wprowadziłam, to tutaj zawsze była wieczna impreza, wiecznie znajomi, wyjścia, aperitivo, zabawa, śmiechy, chichy, wyjazdy na różne fajne miejsca, w różne fajne okoliczności przyrody. Także ja odnosiłam wrażenie, że Włochy to jest kraj przepiękny, zabawowy, rozrywkowy i tutaj się tylko po prostu świetnie bawi. Oczywiście tak nie jest, bo kiedy się tu przyjeżdża i już się tutaj mieszka, to spotyka się z dokładnie takimi samymi problemami, z jakimi spotyka się każdy Polak wyprowadzający się gdziekolwiek. Także nie powiem szczerze, że chyba gdybym miała po raz kolejny wybierać jakieś miejsce, to nie wybrałabym żadnego innego miejsca, zostałabym po prostu w Polsce. Mało oryginalne, ale chyba tak bym zrobiła. Jeżeli mielibyśmy z mężem znów decydować się na emigrację, to ponownie wybralibyśmy Islandię. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten kraj, jak wszystkie inne, ma wiele wad, my je dostrzegamy, ale ogólnie nam się żyje tutaj bardzo dobrze. To jest kraj, który pozwala nam spełniać nasze marzenia, kraj, w którym czujemy się po prostu szczęśliwi, spełnieni, jesteśmy radośni, nie smucimy się, nie stresujemy się. Bardzo podoba nam się ten spokojny tryb życia, praktycznie bez stresowy. Muszę przyznać, że chyba też mamy w tym wszystkim trochę szczęścia, bo nieraz słyszymy różne zatrważające, smutne historie i nie wszystkim się tutaj powodzi, nie wszyscy mają właśnie tyle szczęścia, ale nam całe szczęście, dzięki Bogu, się tutaj powodzi i nie mamy powodów do narzekania. Także my jesteśmy bardzo szczęśliwi. Natomiast jest jeszcze jeden kraj, w którym moglibyśmy mieszkać. Jest to kraj, w którym ja spędziłam dzieciństwo, część swojego dzieciństwa, a mianowicie ja. Japonia, a dokładnie Okinawa, wyspa na południu, w południowej części Japonii. I przed Islandią, przed przeprowadzką do Islandii, myśmy się zastanawiali, czy może właśnie do Japonii się nie przeprowadzimy. Też ja tam mam trochę znajomych, język w miarę jeszcze pamiętam, więc nie miałabym aż tak wielkich problemów, ale jednak Islandia wygrała. Wygrała dlatego, że jednak mentalność japońska jest dużo bardziej... inna, bardziej się różni. Też kraj znajduje się dużo dalej od Polski, więc podróże między Japonią a Polską byłyby bardziej skomplikowane i uciążliwe i niemiłe finansowo. Także zdecydowaliśmy się na Islandię. Też to jest kraj bardziej bezpieczny pod kilkoma względami, ale takim drugim krajem jest właśnie Japonia. Gdybym mogła i nawet czasami o tym myślę, wyjechać do innego kraju. W chwili obecnej to się, wiadomo, nie stanie, ale bardzo chciałabym wyjechać, zobaczyć, jak to jest mieszkać w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych albo w Australii. Do czego pewnie nigdy nie dojdzie, bo w moim założeniu i w założeniu mojej rodziny, krajem, w którym chcielibyśmy mieszkać, do którego chcielibyśmy wrócić, jest Polska.
Czy planujesz wychować lub wychowujesz dzieci w polskiej kulturze? Czy jest to dla Ciebie ważne? Ja odpowiem tak. Ja mam córkę. Córka moja ma prawie 2 lata. W czerwcu skończy 2 lata. I jest to dla mnie bardzo, jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby moja córka mówiła w języku polskim i żeby jakkolwiek tej kultury polskiej liznęła. Wiadomym jest, że ja jej do niczego nie zmuszę i ja jej do niczego nie mogę namówić, bo wiadomo, że jeśli ja to będę robić, to dzieci mają niestety to do siebie taką skłonność ciekawą, że robią zupełnie na odwrót, więc ja absolutnie wiem, że nie mogę do mojej córki do niczego zmusić, natomiast będę ją w miarę możliwości motywować do tego, żeby ona w języku polskim mówiła. Wiadomo jest, że z tą kulturą i zbywaniem w Polsce będzie pewnie różnie, bo to będzie już zależało tak naprawdę od niej, natomiast na to, na co mam wpływ, czyli po prostu na jej znajomość języka polskiego, będę miała wpływ, mam wpływ i robię to wszystko, co jest w mojej mocy, żeby ona tym językiem polskim się posługiwała. Wiadomo jest, że jak to będzie w przyszłości, to zależy od niej, natomiast ja mam takie założenie, że mówię do niej po polsku, chcę, żeby ona mówiła po polsku, zależy mi na tym, żeby moja córka mówiła po polsku ze mną i zależy mi na tym, żeby rozmawiała też w języku polskim z dziadkami, czyli z moimi rodzicami, z moją siostrą i w ogóle z rodziną w Polsce. Zależeć by mi też było, znaczy zależałoby mi też na tym, żeby ona jeździła do Polski chętnie, natomiast to już jest inna kwestia i na to niestety nie mam za dużego wpływu. To niestety musimy poczekać, co przyniesie nam przyszłość. Pytanie numer... Kilka miesięcy temu przywitaliśmy na świecie naszego syna Kajetana Ragnara. Ja oraz mój mąż jesteśmy Polakami. To znaczy ja w połowie, ale i tak z obywatelstwa jestem Polką i w większości wychowałam się w Polsce, więc tak, jest to dla nas ważne, by nasze dziecko również znało Polskę, mówiło w języku polskim i znało bardzo dobrze historię Polski. Ponieważ my sami jesteśmy patriotami, bardzo kochamy Polskę, jest ona dla nas ważna i bardzo przeżywamy polityczne różne sytuacje, sprawy, które się dzieją. W zasadzie jesteśmy cały czas na bieżąco z Polską. I właśnie chcemy, żeby nasze dziecko również pielęgnowało polskość, którą dostanie od nas. Natomiast nie zamierzamy posyłać dziecka do polskiej szkoły tutaj w Reykjaviku z kilku powodów. Po pierwsze, jesteśmy pewni, że my sami przekażemy to, co najważniejsze, jeżeli chodzi o Polskę. Będziemy go uczyć historii, kultury, opowiadać różne rzeczy o Polsce. Będziemy go zabierać na wakacje do Polski. Także tę polskość będzie miał od nas. Po drugie, nie chcemy mu mieszać systemów edukacyjnych. Tutaj będzie chodzić do islandzkich szkół i chcemy, żeby właśnie się kształcił według tutejszej edukacji, systemu edukacyjnego. A po trzecie, nie chcemy mu zabierać czasu. Uważam, że najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej czasu z sobą spędzać. Najważniejsze jest to, żebyśmy my go uczyli jak najwięcej, więc z tych powodów nie będziemy go posyłać do polskiej szkoły. Jakby ta polskość, nauka polskiego będzie leżała po naszej stronie, no a Islandia będzie uczyła go islandzkości. Tak wychowujemy dzieci w polskiej kulturze. Takie typowe tradycje, jeśli chodzi o święta i tak dalej, nasze córki i w przyszłości nasz synek wyniosły z domu, wyniosą z domu. Uczymy różnych polskich zwyczajów i ogólnie jesteśmy takim polskim domem dostosowywującym się do tego, aby nasze dzieci mocno nie odbiegały od tych schematów wychowywania dzieci, które są obecne tutaj w Holandii. Wiecie, żeby pod żadnym kątem nie czuły się gorsze i żeby jakby dorównywały tym sposobem bycia tego, co dzieciaki wynoszą z domu tutaj holenderskim dzieciom. To by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie o tym znać w komentarzach. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia kanałów dziewczyn. Pamiętajcie, że linki i wszystkie informacje znajdziecie pod dzisiejszym filmem. Jeśli takie rozwiązanie Wam się podobało, napiszcie mi o tym. Może w przyszłości uda mi się zrealizować podobny film z innymi youtuberkami, emigrantkami. Może macie jakieś sugestie, kogo chcielibyście zobaczyć w takim filmie. Piszcie wszystko na dole. My widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Italia Moim Okiem. Cześć!